Setki sztuk karpia, kilogramy uszek, hektolitry barszczu i wiele, wiele innych przysmaków. Bez nich nie wyobrażamy sobie świątecznego stołu. Ten, który 24 grudnia stanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, pomieści ponad 2000 osób. Przygotowania do tegorocznej Wigilii dla samotnych trwają. Do akcji przyłączają się kolejne miasta metropolii. Wolontariusze wciąż są poszukiwani. Magda Sincewicz. Przygotowania rozpoczęły się już we wrześniu, bo żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, potrzeba czasu, a tego coraz mniej do Wigilii. Dokładnie 24 grudnia o godzinie 16 przy wspólnym stole po raz kolejny zasiądzie wiele osób. Jest święto wolontariusza i my właśnie w tym święcie ogłaszamy, zapowiadamy dla wszystkich ludzi samotnych, potrzebujących Wigilii, dla osób właśnie tego typu, które będą szukały tego wolnego miejsca. To dzięki wolontariuszom, dzięki kochanym osobom, które mają tą empatię, mają w sobie myśl o drugim człowieku, odbędzie się Wigilia w samą Wigilię, nie udawana, nie wcześniej, nie kilka dni przed samymi świętami, ale wtedy, kiedy osoby samotne tego od nas najbardziej potrzebują. Potrzeba też rąk do pracy, bo do zaserwowania jest około 10 tysięcy posiłków. Proszę sobie wyobrazić 2000 osób, ilu potrzeba ludzi, żeby to wszystko zagrało, żeby to wszystko wyszło i żeby to wszystko się wydarzyło. A tym razem wydarzy się nie tylko w regionie, ale także w innych miastach na terenie całego kraju. Będzie ich 30, począwszy od Warszawy, kończąc na Kołobrzegu. Bardzo cieszę się, że Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska tak mocno włączyła się, bo wcześniej Metropolia była takim partnerem cichym, dzisiaj jest wiodącym. Staramy się pomagać komu tylko możemy. Jako miasto Mysłowice, samorząd, łączymy się z wieloma miastami, aby wspierać tych ludzi, którzy są nie tylko ubodzy, ale również samotni. W ten dzień na pewno nie będą. Zadba o to sztab ludzi, którzy podchodzą do tego z dużą empatią. Jak to w normalnej pracy niewolontariackiej, że się coś wykonało i że było to dobre. No to jest najważniejsze właśnie, że znowu komuś tam pomogliśmy tym ponad 1000, prawda, osób, które samotnych zgromadziliśmy i oni się czuli dobrze. Kilka dni przed świętami, dzień w dzień w kuchni uwija się prawie 150 osób. Można do nich dołączyć. W każdą środę o godzinie 18 w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach odbywają się zebrania akcyjne wolontariuszy. Wystarczy przyjść na jedno z nich.